Są liderami w pozyskiwaniu środków unijnych, ściśle współpracują z Politechniką Śląską, realizują międzynarodowe projekty. Mowa o zespole szkół budowlanych w Rybniku, które w tym roku otrzymało srebrny certyfikat Godła Polish Product Technikum roku 2013. Organizatorem konkursu na najlepszą szkołę było Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Instytucja ta od lat wspiera sektor edukacji w Polsce. Szkoła z Rybnika znalazła się wśród 11 najlepszych techników. Dyrektor placówki podkreśla, że ważnym elementem w procesie kształcenia jest ścisła współpraca z placówkami kształcenia wyższego. Szkoła uzyskała status technikum akademickiego. Właśnie współpraca z Politechniką Śląską, Centrum Kształcenia Inżynierów oraz Uniwersytetem Śląskim Instytutem Historii powoduje taki fakt, iż nasza szkoła została zauważona po raz kolejny, bo przypomnę, iż mieliśmy już certyfikat technikum roku 2012. Szkoła oprócz państwowych dotacji pozyskuje środki sama. Dzięki napisanym projektom otrzymali ponad 2 miliony złotych finansowane ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie wyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej. W przyszłym roku drogowcy i budowlańcy wyjadą na praktyki zawodowe do Włoch, natomiast informatycy do Hiszpanii. Placówka nie tylko kształci, ale myśli także o przyszłości swoich uczniów pod kątem trudnego dziś rynku pracy. Ważnym również elementem było otwarcie nowego kierunku, monter izolacji przemysłowych, kierunek bardzo rynkowy, poszukiwany w regionie, w całej Polsce oraz w całej Europie. Jest to nowy zawód, który ma bardzo duże perspektywy rozwoju. Szkoła prowadzi wiele kursów dodatkowych. Uczniowie mają możliwość zrobienia kursu na prawo jazdy czy uprawnienia na wózek widłowy. Niedawno w ramach programu Comenius wraz ze swoimi kolegami z Niemiec mogli także razem współpracować nad wspólnymi projektami. Uczniowie przyjechali do nas, myśmy jechali też do nich. Oni tutaj z nami budowali różne obiekty mojej architektury. Tak jak my jesteśmy tutaj w szkole budowlanej, tak tam była szkoła budowlana i szkoliliśmy się też w naszym zawodzie. Wygrałam prawo jazdy ze szkoły, w sumie może nie wygrałam, tylko zostałam jako wytypowana do tego, że mogłam za darmo brać udział w kursie na prawo jazdy. Część z nich po maturze chce iść na studia kierunkowe. Wybierają się m.in. na inżynierię środowiska czy konstrukcje budowlane. Inni zamierzają podjąć pracę i ewentualnie studiować zaocznie. Bez względu na to, jaką drogę wybiorą, mogą się pochwalić wieloma osiągnięciami, które wykraczają poza ramy standardowego kształcenia.